Dzień dobry, nazywam się Maciej Sobol, prowadzę bloga na rower.com, a w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wymienić linki i przerzutki w rowerze zwykłym oraz w rowerze szosowym. Ponadto omówimy sobie też rodzaje linek oraz rodzaje pancerzy. No to do dzieła! Zanim przejdziemy do bestialskiego patroszenia roweru, omówmy rodzaje linek i pancerzy. Po pierwsze mamy dwa rodzaje pancerzy. Pancerz hamulcowy o grubości 5 mm oraz pancerz do biegu grubości 4 mm. Ten do hamulców ma w środku coś na kształt krążków, a biegowy ma w środku druty, poza tym różnią się od siebie szerokością. Gdy je kupujesz, najlepiej zmierz stare pancerze i poproś o docięcie nowych już na wymiar w sklepie lub zdecyduj się na pełny pancerz. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz musiał przeciąć pancerz sam, a do tego potrzebujesz dość drogich obcinaczy. Wewnątrz każdego pancerza biegnie dodatkowy kołnierz i często po ucięciu nowego kawałka trzeba go wygrzebać ze środka nożem, aby łatwo wsadzić linkę. Gdy go odetkasz, wlej do środka kilka kropel smaru do łańcucha oraz załóż pasujące końcówki. Zwróć uwagę, że między pancerzami występuje około 1 mm różnicy. Dlatego końcówki również trzeba dokupić dedykowane. Niektórzy zakrapiają i nakładają końcówki później, ale ja lubię mieć gotowy pakiet przed przystąpieniem do pracy. Ty tutaj masz w zasadzie wolną rękę. Linki biegowe na całe szczęście są takie same. Jednak linki do hamulca różnią się między sobą. Rozróżniamy dwie wersje. Linkę szosową, widoczną po lewej, oraz linkę klasyczną, widoczną po prawej. Różnią się one między sobą jedynie rozmiarem i kształtem baryłki. Niestety, jeśli kupisz zły rodzaj, to będziesz musiał jeszcze raz wydać pieniądze. Jak zdjąć linki i pancerze hamulcowe? Zrób dokładne zdjęcia roweru, aby mieć pewność, że później niczego nie pomierzysz. Odkręć śrubę trzymającą linkę w hamulcu i zdejmij końcówkę chroniącą linkę przed strzępieniem się. Wyciąg linkę z hamulca. Teraz dokręć obie baryłki klamki hamulca, aby wyciągnąć linkę poprzez szczelinę. Popatrz na klamkę od spodu, a zrozumiesz, o czym mówię. Dalej wyjmij z ramy pozostałe kawałki pancerza i linki. Jeśli masz rower szosowy, to aby wyciągnąć stary pancerz, musisz zdjąć owijkę. Pancerz znajdujący się pod spodem powinien być w kilku miejscach przyklejony taśmą izolacyjną, aby się nie przesuwał. Odklej wszystko, wymyj kierownicę i wyjmij linkę z manetki, tak jak to widzisz teraz. Bez czegoś do podważenia będzie Ci raczej trudno. Jak zdjąć linki i pancerze biegowe? Jeszcze raz, zrób dokładne zdjęcie roweru, aby mieć pewność, że później niczego nie pomieszasz. To dość ważny krok. Zacznijmy od tylnej przerzutki. Zmieniając biegi, ustaw łańcuch na najmniejszej tarczy z tyłu. Uwaga, jeśli tego nie zrobisz, możesz uszkodzić manetkę. Odkręć śrubę trzymającą linkę i usuń zabezpieczenie z końcówki linki. Teraz przejdźmy do przodu. Zmieniając biegi, ustaw łańcuch na najmniejszej tarczy z przodu. Powtarzam, jeżeli tego nie zrobisz, możesz uszkodzić manetkę. Następnie odkręć śrubę trzymającą linkę i usuń zabezpieczenie z końcówki linki. Teraz przyszła pora, aby usunąć pancerze z linek. W zależności od rodzaju ramy, możesz mieć poprowadzone linki dołem ramy przez specjalny uchwyt. Warto go także zdjąć i przemyć. Aby usunąć stare linki z manetek, odkręć plastikową śrubkę i popchnij linkę, aż baryłka wyjdzie z manetki. W przypadku klamku manetek szosowych nie musisz niczego odkręcać, po prostu naciśnij klamkę, a następnie wypchnij z niej linkę. Jak założyć linki i pancerze biegowe? Weź właściwą linkę i wsuń w manetkę tak, aby baryłka weszła jako ostatnia. Przymierz odcinek pancerza, aby dobrać ten o właściwej długości. Jeśli wcześniej tego nie robiłeś, upewnij się, że jest drożny i wkrop do środka kilka kropel smaru do łańcucha. Nałóż końcówkę pancerza, a w przypadku szosy nałóż także baryłkę do regulacji. Wsuń linkę w pancerz. Prowadząc linkę, pamiętaj o prowadnicy, jeżeli ją posiadasz. Wsuń linkę i dobierz kolejny kawałek pancerza. To samo zrób w przypadku drugiej przerzutki. Teraz delikatnie dokręć linkę śrubką przerzutki i zwiń ją tak, aby się nigdzie nie plątała. Jak założyć linki i pancerze hamulcowe? Pokażę może na szosie, bo jest trudniej.
Wsuń linkę w otwór, tak aby baryłka linki weszła ostatnia. Nasuń pancerz na linkę i dopchnij go do końca manetki. W szosie pancerz powinien wejść tak głęboko, aż nie będzie widać końcówki pancerza. Przełóż linkę przez kolejne odcinki pancerza i umieść ją w szczękach hamulca. W rowerze szosowym poprowadź linkę w wyżłobieniu kierownicy i przyklej ją w kilku miejscach za pomocą taśmy izolacyjnej. Starsze typy rowerów nie posiadają takiego wyżłobienia w kierownicy. Po włożeniu zakręć linkę w szczękach hamulców. Zabezpieczanie końcówek linek. Odetnij nadmiar linki przy pomocy ostrych obcinaczek i nałóż końcówkę zabezpieczającą. Ściśnij ją u nasady, ale uważaj, aby jej nie przeciąć. Dodatkowo ściśnij ją mocno w środkowej części. Jeśli Twoje kleszcze nie są bardzo ostre, może się zdarzyć, że nie przetniesz linki za pierwszym razem. Kiedy linka się rozwarstwi, postaraj się spleść z powrotem lub jeśli możesz, dotnij jeszcze jeden kawałek. Gdy zrobisz z nią porządek, nałóż końcówkę i ściśnij ją u nasady, ale uważaj, aby jej nie przeciąć. Dodatkowo ściśnij ją mocno w środkowej części. Oczywiście to samo zrób w przypadku linek hamulcowych. Teraz, skoro najprostsze już za tobą, serdecznie zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów, m.in. poradników, jak wyregulować przerzutki oraz jak wyregulować hamulce. A ponadto zapraszam Cię jeszcze raz serdecznie na mojego bloga, ponieważ prowadzę go już 5 lat, nazywa się narower.com i na pewno znajdziesz tam coś ciekawego dla siebie. Poza tym również nagrywam podcast, który tak samo znajduje się pod adresem narower.com, więc do zobaczenia, usłyszenia, napisania, yo!